Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie. Dzień dobry, dzień dobry. Znowu w trochę innym, że tak powiem, anturażu. Mianowicie jesteśmy w sali konferencyjno-kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej imienia Joachima Lelewela przy placu Polonii 1. To kiedyś była Biblioteka Wojewódzka, od czasu kiedy województwo nam odpłynęło w siną dal. Jest to po prostu Biblioteka Publiczna. Budynek główny, który ma sporo filii na terenie miasta Koszalina i tak się pokusiłam, żeby poszukać paru faktów na temat historii tej biblioteki. Zresztą w tym roku, nie wiem czy Państwo zwróciliście uwagę, kolędujemy po wszystkich filiach. Tak. I tak prawdę powiedziawszy, to w przyszłym roku będzie 70-lecie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, ponieważ pierwsza została otwarta 15 czerwca 1947 roku w budynku Muzeum Miejskiego. W 1948 przeniosła się na plac Stalina, to jest obecnie Plac Wolności. Mhm. Od 1963 do 1973 roku, czyli przez 10 lat, biblioteka sobie egzystowała przy ulicy Dworcowej, ale tam były bardzo złe warunki i na szczęście ówcześni włodarze miasta wpadli na pomysł, żeby tu na terenie dawnego poniemieckiego cmentarza, gdzie obecnie się znajdujemy, wybudować zupełnie nowy, na ówczesne czasy bardzo nowoczesny budynek biblioteki. I od 12 września 1973 roku biblioteka mieści się w obecnej siedzibie. Jest tu dosyć duża przestrzeń eventowa, czyli po polsku rzecz biorąc, dużo miejsc, gdzie mogą się odbywać różne wydarzenia o charakterze kulturalnym, integracyjnym, społecznym. Tu między innymi się odbywają wykłady przy różnych okazjach. Kiedyś było w tym miejscu, gdzie jesteśmy, było takie kino Alternatywa, które działało. A już nie ma to? Nie, tutaj nie ma. Jakiś czas tutaj sobie rezydował DKF Koszaliński. Poza tym odbywają się już w tym roku, siódma była noce w bibliotece. W tej bibliotece łącznie z filiami chyba jest zarejestrowanych ponad 23 tysiące czytelników, to jest 1/4. Koszalin, no, miastem 1/5 Koszalinian, bo też studenci tutaj korzystają. W budynku głównym jest ponad 220 tysięcy woluminów, w bibliotece wraz z filiami. Dla tych, co nie wiedzą, to książek. Książek. Dwa razy tyle. Poza tym jest tu, to muszę, przepraszam, zacząć na ściągę. Prawie 3 tysiące płyt kompaktowych do wypożyczenia i ponad 10 tysięcy analogowych. Ponad prawie 2,5 tysiąca tytułów w bibliotece książki mówionej, to są książki przeznaczone dla osób niedowidzących. No oczywiście e-booki, pełna komputeryzacja, wydawnictwa regionalne, chyba 300 czasopism, z których można korzystać, 15 tysięcy roczników. Na antresoli można uwalniać książki, przynosić swoje, brać inne, więc jest to taka instytucja bardzo trwale wpisana w pejzaż Koszalina. No i my, idąc, że tak powiem, za ciosem, postanowiłyśmy tutaj sobie troszeczkę o tych naszych książkach. Znowu coś dzisiaj przeczytać i o czymś opowiedzieć. Porozmawiać. Mm-hmm. I może pierwszą z nich zaskoczona. Będzie kryminał. Polski kryminał polskiej pisarki Iwony Wilmowskiej, zatytułowany Tajemnice Leokadii. Dodamy tylko, że tak jak tutaj na skrzydełku jest napisane, zadebiutowała w 2012 roku książką Pogromcy nudy. To była taka książka dla dzieci. To jest taki kryminał i tak właśnie przed nagraniem rozmawiałyśmy. Powiem, że przeczytałam go z przyjemnością, bo jest troszeczkę inny, ale o dziwo, i proszę nie traktować tego jako zarzut, ale jak szłam dzisiaj tutaj, zaczęłam się przez moment zastanawiać, o czym ten kryminał był. Doszłam do wniosku, że jest to książka i to naprawdę nie jest zarzut, bo takie książki też są potrzebne. Taki wypełniacz czasu, bo są sytuacje, w których czasami, no nie wiem, musimy poczekać u lekarza. Stoimy w kolejce za coś, po coś, do kogoś, jedziemy gdzieś, nie mamy z kim porozmawiać. Są takie momenty, które jest ciężko wypełnić. No ile można się gapić w tego smartfona czy w komputer? Czasami trzeba oderwać oczy od tego ekranu. I ta książka jest według mnie idealna. Idealna. Nie wiem, czy się zgodzisz, bo fabuła jest, bo przypomniałam sobie, fabuła jest dosyć ciekawa. Rozgrywa się błyskawicznie, bo bodajże w ciągu kilku dni. Trzech czy czterech dni.
i dzielni młodzi ludzie, oczywiście gdzieś tam w jakichś korporacjach pracujących, bo to książka jest jak najbardziej współczesna, wyręczają naszą rodzimą policję. Tak. Umiera starsza pani, a policja uważa, że to było samobójstwo. Natomiast właśnie zaczyna się od tego, że sąsiad samobójczyni, tudzież nie, zaczyna podejrzewać, że może niekoniecznie. No i nasi dzielni młodzi ludzie zostają wmieszani w tę sprawę. Wmieszani i sami prowadzą śledztwo. I wykorzystując swoje umiejętności, które okazują się być przydatne. Czasami dobrze jest na przykład być hakerem. Okazuje się, bo właśnie takie umiejętności, cokolwiek hakerskie, okazują się być kluczem do całkowitego wyjaśnienia zagadkowej śmierci pani Leokadii i odkrycia jakichś dziwnych tajemnic rodzinnych. No bo jak w tego typu sytuacjach historia nie jest prosta. Nie. Policja nie chce współpracować. Nie chcemy więcej opowiadać, bo to się naprawdę przyjemnie czyta, bez stresu. Czy Leokadia na pewno popełniła samobójstwo? Czy też nie? No to tyle możemy zdradzić, że nie popełniła samobójstwa, ale dlaczego? Kto był tą karzącą ręką sprawiedliwości, czy bezsensownym mordercą, takim właściwie bez dania racji, to też trzeba doczytać. Ja tylko chciałam jeszcze dodać, że w tej książce jest również element takiej obserwacji społecznej. Jak to ludzie znajdują się w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Taki leciutki wątek romansowy. Nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ja tak obniżam wartość tej książki, bo uważam, że każda książka jest, jeżeli da się przeczytać, warta przeczytania, to jest taki fajny, przyjemny zapychacz czasu. Nie uważam, że każda książka jest warta przeczytania. Natomiast zgadzam się z tobą, że jest to miły i przyjemny zapychacz czasu. I to wszystko na temat tej książki. Przeczytam wam, co się przydarzyło Małgorzacie Musierowicz. Udała się ona kiedyś na spotkanie autorskie, pewna, że jest to spotkanie z nastolatkami. Okazało się, że czeka na nią mnóstwo maluchów w wieku przedszkolnym, no i z takim workiem pytań typu: jaki jest pani ulubiona zupa, czy panią bije mąż? A na zakończenie spotkania wstał chłopczyk w garniturze i zapytał: proszę pani, dlaczego pisze pani książki, a nie pracuje jak normalna kobieta? No tak, praca pisarza bywa oceniana tak, powiedzmy sobie, różnie. No i teraz książka, która myślę, że jest zdecydowanie warta przeczytania. Tak jak przeglądałam, próbowałam coś wybrać, bo czasami wybieramy po okładce, czasami zainteresuje nas autor. A tym razem wybrałyśmy, dlaczego oczko odlepiło się temu misiu. Jest to biografia Stanisława Barei. Jestem pełna podziwu dla autora, chociaż może niekoniecznie się zgadzam z jego wszystkimi tezami, ale mam prawo jako czytelnik, nie będę tu się rozdrabniać, bo zgromadził tu w ciekawej formie, tak trochę jak to się chyba kręci film, dokładnie nie wiem, no nigdy nie byłam na takim typowym planie filmowym, bo poszczególne rozdziały to są ujęcia. Ujęcie pierwsze, ujęcie drugie i tak jakby były to realizowane poszczególne elementy scenariusza. Kolejne tak naprawdę filmy, tak? Tak, albo takie od filmu do filmu. I Począwszy tam od tych studenckich lat. Tak, właściwie to zaczyna od jakby narodzin chłopaka z Mokotowa. Piękne zdjęcie Stasia Barei z 1931 roku, kiedy miał 2 latka. Taki słodki blondasek. I trochę o historii jego rodziny. Ja się na przykład dowiedziałam takiej ciekawostki, że jego tato był bardzo cenionym wędliniarzem, masażem. I jak Stasio był potem na studiach w Łodzi, to dostawał najsmaczniejsze paczki. To było jego niewątpliwą, że tak powiem, kartą przetargową, jeżeli chodzi o pozycję w towarzystwie. Autorowi się udało porozmawiać z jego wieloma współpracownikami, z aktorami ulubionymi Bareja. Miał taki zestaw swoich aktorów. Ja się pokusiłam, znalazłam takie zestawienie w Filmwebie aktorów, którzy występowali w jego filmach. I niewątpliwie najbardziej ulubionymi aktorami Stanisława Barei to byli
Wojciech Pokora i Wiesław Gołas. Nie mówiąc o plejadzie innych Oczywiście. Znanych aktorów. W zasadzie każdy liczący się wtedy aktor występował wtedy u Barei, prawda? Tak. Książka jest bardzo bogata, bardzo bogato ilustrowana. A właśnie uważam, że jest za mało ilustracji, a poza tym są czarno-białe. No wiesz, ja mam wrażenie, że to jest też taki trochę zabieg, żeby te fotografie były czarno-białe. A ja myślę, że oni po taniości poszli. Nie, 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 to chyba nie o to chodzi, bo... A może, bo właściwie Bareja żył w czarno-białej rzeczywistości, tak naprawdę. Otarł się o te przemiany, otarł się, zabrakło mu 2 lat do przełomu 89 roku. Myślę, że wiele osób nie wie, że on był bardzo aktywnym działaczem opozycyjnym, ale nie od 80 roku, jak wszyscy się rzucili nagle zaczęli być wielkim działaczami. Nie, on już na początku lat 80. zaangażował się w tą działalność opozycyjną. Nawet do tego stopnia, że gdzieś tam maluchem maszynę offsetową przywiózł wraz tak, z żoną, żeby móc tutaj drukować te wydawnictwa tego drugiego obiegu. To też taki chyba mało znany fakt z jego życia. Te jego filmy były naprawdę śmieszne i zabawne. I on zresztą mówił, że on chce, żeby ludzie się śmiali, żeby ludzie dobrze się bawili, żeby nie za każdym razem ten etos socjalizmu był na pierwszym planie. Że on jest od tego, żeby bawić, żeby rozśmieszać i żeby pokazywać świat poprzez swoją perspektywę, tak? Tak, i właśnie to też ludzi przyciągało, bo jak to mówią, zawsze Polak był tym... Zawsze Polska była tym najweselszym barakiem w tej części Europy i gdzieś ten zmysł obserwacyjny się w nas rozwinął. On potrafił go wykorzystać i, że tak powiem, zmaterializować. Tutaj są też plakaty filmowe, są dokumenty cenzorskie, są zdjęcia prywatne i bardzo dużo zdjęć takich, gdzie reżyser rozmawia z aktorami na planie filmowym. Ja jeszcze dodam jako taką zachętę i ciekawostkę, że jest tu pełen wykaz filmów, które on zrealizował. Są opisane miejsca, gdzie te filmy były realizowane. Jest rozdział poświęcony projektom niezrealizowanym. Jest też wykaz jego wszystkich ról. Dla młodych osób, które nie pamiętają tych czasów, to będzie bardzo ciekawa podróż w przeszłość, dla osób starszych, które jakby dorastały razem z Bareją, będzie to sentymentalna podróż. Wiesz co, ja jeszcze mam tylko jedną myśl, którą chciałabym się z tobą podzielić. Większość filmów Barei nie nudzi dzisiaj, co jest super zaletą komedii. Owszem, mamy wrażenie i świadomość tego, że był to film nakręcony w pewnych czasach, w pewnych okolicznościach, ale sposób podania tego, humor, skojarzenia i okoliczności są tak zabawne, że przecież śmiejemy się dzisiaj. Polecamy, obie tę książkę polecamy, tak. bo nam się ta książka bardzo podobała. Tak. Na pewno słyszałaś o takiej miejscowości w aglomeracji trójmiejskiej, która się nazywa Rumia. No pewno. To jest tam Reda, Wejherowa, Reda, Rumia. I otóż w Rumi dawny dworzec PKP został przekształcony w tak zwaną stację Kultura. I tam powstała... Ja słyszałam o tym. Świetna rzecz. Mów. Powstała tam między innymi biblioteka miejska. Tam jest czytelnia, tam jest sala komputerowa. Są normalne kasy biletowe, jest kawiarenka, czyli takie typowe elementy stacji kolejowej. Ale powstała też biblioteka. I ta biblioteka w ubiegłym roku dostała pierwszą nagrodę dla stacji Kultura. I to jest taka nagroda Polska Architektura w kategorii XXL. W kategorii wnętrza, ale to mało. W tym roku, kilka dni temu, ta stacja Kultura, a dokładnie Biblioteka Główna, została uznana za najpiękniejszą na świecie. Wygrała w międzynarodowym konkursie Library Interior Design Award w kategorii Single Space Designing. To jest dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotecznych w kategorii obiektów jednoprzestrzennych. Przygotowałam taką książkę Dylana Evansa, Eksperyment Utopia, z podtytułem Prawdziwa historia urojonej apokalipsy. Mianowicie jest to relacja ze zdarzenia, które miało miejsce w naszej rzeczywistości. Mianowicie
autor, dr Dylan Evans, psycholog i ekspert od sztucznej inteligencji. Nie wiem, dlaczego on się w ogóle na tej sztucznej inteligencji nie znał. On tam trafił przypadkiem do tego laboratorium. Postanowił zrealizować taki pomysł, który nie jest niczym nowym, mianowicie stworzyć małą społeczność, która będzie samowystarczalna. A dlaczego on to zrobił? On należy do tak zwanych katastrofistów, mianowicie ludzi, którzy uważają, że postępująca technicyzacja życia... Ojojoj, jakie to wyrażenie zostało użyte. I zastępowanie ludzi robotami, a w przyszłości inteligentnymi robotami, oraz postępujące przeludnienie doprowadzi do tego, że staniemy na krawędzi katastrofy ekologicznej. W którymś momencie zabraknie nam paliw kopalnych, prądu, jedzonka. No będzie po prostu ogólny boom. Będzie dym. Tak, będzie dym. I on nie jest tym osamotniony. To już gdzieś tam w XIX wieku byli tacy prekursorzy, którzy budowali takie małe społeczności gdzieś z dala od cywilizacji i próbowali sami hodować zwierzątka, sami tkać tkaniny, sami budować domy i tak w ogóle hodować świnki i tak dalej. I on bardziej chyba z nudów, bo w którymś momencie uświadomił sobie, że on tej sztucznej inteligencji to chyba nie zbuduje, bo on tam ekspertem nie jest. Bardziej mając dość swojej pracy niż rzeczywistą potrzebę sprawdzenia się w takich ekstremalnych warunkach, ogłasza w internecie, że planuje taki eksperyment. Oczywiście czyta, odwiedza takie wspólnoty, dostaje kawałek ziemi w Szkocji, taki oczywiście na odludziu, i zaczyna rekrutować ludzi do tego swojego projektu Utopia. Zgłaszają się różne dziwne osoby. Tam jest jeden warunek, że trzeba posiadać jakąś umiejętność, na przykład zbudować jurtę, hodować, uprawiać warzywa. Pan Dylan Evans jest takim entuzjastą tego pomysłu, że sprzedaje swoje dobra doczesne, swój dom, ładuje pieniądze, okazuje się w całkiem niepotrzebne rzeczy, to po czasie, no i zaczyna ten swój projekt realizować. Jak to się dzieje w tym projekcie, jak to się okazuje, że wcale w takich małych społecznościach nie jest lepiej niż większych, to o tym właśnie opowiada ta książka. Opowiada też o tym, że autor dopiero po jakimś czasie zdał sobie sprawę, że on już w momencie budowania tej utopii miał lekkie stany depresyjne. I on zamiast utopii to powinien zaliczyć szpital psychiatryczny, to by mu się bardziej przydało. Ale puenta. Bo on w końcu wylądował w szpitalu po tam półtora roku tego eksperymentu. W szpitalu psychiatrycznym i dopiero tam zaczął jakby odkrywać, co było... Eksperyment się skończył niepowodzeniem, to inna sprawa. Ale było to dla niego tak ciężkie przeżycie, że napisał dopiero o tym po 6 latach. Wiesz, że mnie zainteresowałaś? Chyba będę ją chciała przeczytać. A teraz powiem wam, co się zdarzyło panu Bernardowi Shaw. Młody dziennikarz zwrócił się do niego z prośbą, aby opowiedział mu treść swojej nowej sztuki. Dobrze, opowiem panu. Proszę słuchać uważnie. Akt pierwszy. Mężczyzna pyta: kochasz mnie? Kobieta mówi: ubóstwiam cię. Akt drugi. Mężczyzna pyta: kochasz mnie? Kobieta mówi: ubóstwiam cię. Akt trzeci. Mężczyzna pyta: kochasz mnie? Kobieta mówi: ubóstwiam cię. I kurtyna zapada. Ależ to nadzwyczajne, mówi speszony dziennikarz. A w czym tkwi intryga? Intryga, przyjacielu, tłumaczy Shaw, jest w tym, że kobieta jest zawsze ta sama, tylko mężczyzna w każdym akcie inny. Bardzo pomysłowe. Trochę się pośmiałyśmy, a ja wpadła mi w rękę książka, przy której ani momentu się nie śmiałam. Łukasz Orbitowski, Inna dusza. Jest takie wydawnictwo, nazywa się Od deski do deski, a ta seria wydawnicza dostała taki ogólny tytuł Na faktach. No i w ramach tejże serii Na faktach powstała taka książka, której długo nie zapomnę. Może zacznę od tego, że pod koniec lat 90. W Bydgoszczy pewna młoda osoba, młody mężczyzna dokonał dwóch przerażających morderstw. I
I to jest kanwą tej książki, bo to jest tak, że Orbitowski opisuje tę Bydgoszcz z tamtych czasów. Zresztą nawet chyba przez jakiś czas próbował mieszkać na chwilę w Bydgoszczy. Ten czas, kiedy przychodzi kapitalizm, ten czas, kiedy możemy sobie już kupić dezodorant Rexona, kiedy na przykład mamy pierwsze telefony komórkowe, ale jest brud, syf i takie zapyzienie i jeszcze tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Ale też próbuje pokazać tego chłopaka. Próbuje chyba nam go przedstawić. Wstrząsające jest pierwsze zdanie tej książki, gdzie nie wiem, czy to jest autentyczny cytat, ale prawdopodobnie tak. Gdzie mówi ten skazany zresztą na dożywocie chłopak. Przy pierwszym ciosie tak, potem już nie. Pewno go dziabałem tyle razy. Pewno myślałem, że coś poczuję, ale nie. Bo to taka trochę sfabularyzowana historia tego strasznego zdarzenia, bo to przy okazji pokazanie też takich trzech rodzin, bo to w książce są postaci i fikcyjne, takie troszeczkę na potrzeby opisu Bydgoszczy i w ogóle okoliczności. I Jędrek, którego pierwowzorem jest ten morderca. Jest pokazana rodzina, w której wszystko jest w porządku, gdzie Jędrek ma takie przesłanki ku temu, żeby zostać cukiernikiem bardzo dobrym, gdzie jest miły, uprzejmy, gdzie jeździ z kolegami, właśnie z Krzyśkiem i z Darkiem na rowerach, gdzie prowadzą sobie takie dosyć fajne życie, a z drugiej strony ta Bydgoszcz, takie jakieś tam zboczenie, z której gdzieś tam działa, ten syf, te tramwaje i nagle chłopak zaczyna mordować, tyle że nic nie wskazuje na to, czy nikt nie umie sobie udzielić odpowiedzi na to, dlaczego, bo on ani go nikt nie prześladował, ani go nikt nie bił, ani on nie wykonywał, czy nie wykazywał żadnych takich cech, które wskazywałyby na to, że coś takiego może się zdarzyć. Natomiast pojawia się tutaj przez cały czas takie wyrażenie i zdanie i w ogóle taka kulka, która nas niepokoi pod tytułem inna dusza, że każdy z nas ma w sobie taką dwoistość. Jedna z tych naszych dusz, no to jest taka miła, sympatyczna i taka, która chce być szczęśliwa i sprawiedliwa, a druga to taka mroczna. To coś takiego złego, co w nas drzemie, w takim głębokim kącie naszego jestestwa. Warto tę książkę przeczytać. Warto też chyba sobie pomyśleć, że czasami jesteśmy dobrzy, ale czasami skąd po prostu coś takiego wylezie i że to wcale nie jest on ani ona, tylko że to jesteśmy w dalszym ciągu my. To tak jak, bardzo polecam. Słuchaj, tak jak Pink Floydzi chyba śpiewali The Dark Side of Moon, to każdy z nas ma The Dark Side of Soul. Czyli tą ciemną stronę duszy, tylko jedni ukrywają, drudzy nie. Ja jeszcze na koniec chciałam tylko Państwu powiedzieć o takiej książce znanego nam już wydawnictwa, to jest wydawnictwo Marina i znanej autorki Ewy Anny Swat, Kobieto walczy do pni swego. To jest kolejny z takich poradników, myśmy już tu mówiły o nim kiedyś, jak zostać kobietą sukcesu, kobieto uwierz w siebie, a inni uwierzą w ciebie. I jest to po prostu poradnik dla osób, które dla pań, no bo kobieto dokładnie zatytułowane, które chcą zmienić swój stosunek do świata. I autorka tu pisze tak, żyj jak księżniczka, a działaj jak wojowniczka, bo życie to nie bajka, ale ciągła walka. I stąd kobieto, walcz i dopnij swego, jak swoje słabości przekuć w silne strony, jak osiągnąć to, co by się zdawało nieosiągalne, jak troszkę zmienić swoją naturę. Ja myślę, że to jest, tak się wpisuje, ta książka trochę w taki trend poradnictwa wszelakiego, bo my w tej chwili jakby bardziej zwracamy się na siebie w różnych kategoriach. Stąd wysyp książek o fitnessie, o zdrowym żywieniu, o różnych tam detoksach, o kształtowaniu sylwetki, o kształtowaniu psychę,
W którą stronę grzywkę, w prawą czy w lewą? Tak, ale tu to jest bardziej właśnie taki poradnik dotyczący przemiany duchowej. I jeżeli któraś z pań miałaby ochotę podziałać na sobie, poeksperymentować, to zachęcam nie do... Nie bierzemy odpowiedzialności za wyniki. Nie, nie, nie. No, bo to, tu to trudno brać odpowiedzialność. Warto sięgnąć po książkę Ewy Anny Swat, Kobieto, walcz tak. i dopnij Wszystko, swego. Co powiedziałyśmy, może być użyte przeciwko wam. Proszę państwa, oczywiście możemy kilka książek wręczyć i podarować. Tu, tutaj sobie będzie tam leciała taka informacja o tym, gdzie do nas napisać. I żeby powalczyć o tę książkę, chciałybyśmy zapytać, kto oprócz Barei i Kuca wchodził w skład jeszcze tak zwanej Wielkiej Szóstki. Dla osób, które będą tym zainteresowane, niech poszukają i do nas napiszą, a ten egzemplarz będzie do podarowania. Druga książka, którą też możemy podarować, naszą Leokadię, no to chciałybyśmy zapytać, co pani Iwona poza tym tytułem napisała jeszcze? A, Kobieto, walcz i dopnij swego. Ta autorka napisała jeszcze inne książki. Chciałybyśmy zapytać, jakie? Wystarczy podać jeden tytuł. Walczmy, czytajmy i bawmy się tak samo dobrze jak my. Dziękujemy, do widzenia. Do zobaczenia.